chcemy dziękować. 70. urodziny Nowej Huty, z którą jesteśmy, każdy inaczej, ale jednak związani. Razem. Razem. Prosto do nieba. I bije, bije serce, wolne nad nami przez tworze. I huczą, huczą wśród prac, i huczą młyny Boże. I bije, bije serce, wolne nad nami przez tworze. I huczą, huczą wśród prac, i huczą młyny Boże. Ojciec Korneliusz Jackiewicz, proszę ojca, ojciec jest przykładem i kolejnym dowodem, choć wcale dowodów nie potrzebujemy, że Nowa Huta to miasto Boga. Jako junak powszechnej organizacji Służba Polsce razem z kolegami przybyliśmy budować Nową Hutę. I w czasie junackiej pracy poznałem średniowieczne opactwo cystersów. I jako junak poprosiłem o przyjęcie do klasztoru. Zostałem przyjęty, złożyłem śluby wieczyste i święcenia kapłańskie przyjąłem 60 lat temu, a święceń udzielał nam młody wówczas biskup krakowski Karol Wojtyła. To miasto nie jest miastem ludzi nienależących do nikogo. Ludzi, z którymi można zrobić, co się chce, którymi można manipulować wedle praw czy reguł produkcji i konsumpcji. To miasto jest miastem synów Bożych. Karol Wojtyła w Bieńczycach. A jeśli artystą być mi pozwala ten, co się nie myli daremnie, z materii najdroższej obrazy układam, bo z siebie i ze mnie. A jeśli Bóg myśli, że wiele mi dał, to bierze on formę za temat, bo przecież im piękniej ją gram, tym bardziej miłości nie mam. Bo przecież im piękniej ją gram, tym bardziej miłości nie mam. Zespół właściwie tu powstał. Powstał pierwsze próby, pierwsze spotkania z nieżyjącym już liderem Bogdanem Łuszkiewiczem. No i tak w wielkim skrócie wszystko się zaczęło. Można powiedzieć, że to jest nasz dom.
przyszłym roku będziemy obchodzili 20-lecie tragicznej śmierci Bogusia Łuszkiewicza. Ten koncert jest jak gdyby takim wstępem do tego, co chcielibyśmy pokazać w przyszłym roku. Na pewno mamy do czynienia z czymś wyjątkowym, dlatego że postanowiliśmy w związku z tym koncertem przygotować utwory, które Bogdan pisał na orkiestrę, fortepian, gitarę. Miała